to tak zwana kasa gminy, czyli to projekt budżetu na 2015 rok. Szanowni Państwo, komisarz wyborczy Lubinie swoim postanowieniem z dnia 25 listopada ustalił termin dzisiejszej sesji i jej porządek oraz upoważnił mnie, sekretarza gminy, do zwołania i otwarcia dzisiejszego posiedzenia. I na podstawie tego upoważnienia otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w 7 kadencji, 2014-2018. I zgodnie z artykułem 20 ust. 2c ustawy o samorządzie, pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. No, zajrzałam w PESEL-e, no i okazuje się, że tą osobą jest pan Jerzy Michał Sołdek. Przekazuje dalszy tok prowadzenia, należy do pana Jerzego. Dziękuję. Szanowni Państwo, szanowni radni, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Nałęczowie jest obecnych 15 radnych. Stanowi to niezbędne oczywiście kworum, bo jakby to było inaczej, niezbędne do podejmowania uchwał. Witam wszystkich nowo wybranych radnych serdecznie. Witam naszych gości, witam pana burmistrza Andrzeja Ćwieka i serdecznie gratuluję zwycięzca w drugiej turze walki o funkcję, o stanowisko burmistrza. Witam, patrzę, rozglądam się, czy radnych z powiatu nie ma, więc witam zastępcę burmistrza pana Artura Rumińskiego, witam panią sekretarz Urszulę Borkowską, witam sołtysów. Bardzo mnie widzę, ale są wybrani, tak to się kolega, prawda? Witam wszystkich Państwa na pierwszej sesji obecnej kadencji. Drodzy Państwo, przechodzimy od razu do punktu drugiego. Jeżeli Państwo pozwolicie, wsiądę, będę i tak głos mam silny, chociaż lekko zachwytnięty, będzie mnie dobrze słychać. Więc proszę Państwa, poproszę pana Wiesława Obra, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nałęczowie, o wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Rady Miejskiej w Nałęczowie. Państwo, w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej serdecznie gratuluję wyboru wszystkim radnym. Pozwolę sobie wręczyć w kolejności alfabetycznej. Pani Brudkowska, Małgorzata. Thank you.
przeze mnie roty ślubowania, wywołani kolejno radni powtarzają, powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Można dodać do tego zdanie, tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich Państwa o powstanie, a ja przeczytam tekst roty ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść. Będę czytał po kolei nazwiska, a Państwo będą powtarzać tak, jak mówiłem. Ślubuję, bądź dodatkiem, tak mi dopomóż Bóg. Brudkowska Małgorzata Iwona. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Depta Elżbieta Barbara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Głos Marta Antonina. Kozak Adam. Ślubuję. Kudelska Alicja Maria. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Małocha Joanna. Ślubuję. Matysiak Robert Artur. Pardyka Wiesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Piech Szczepan Przemysław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pecio Bogdan Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pyśniak Jerzy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sołdek Jerzy Michał. Ślubuję. Szkoła Grzegorz Władysław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wilk Jacek Andrzej. Ślubuję. Woś Leszek Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. I proszę Państwa, zgodnie przystępujemy do punktu czwartego naszego porządku obrad i tutaj nastąpi wybór przewodniczącego Rady Miejskiej, ale wcześniej nie mamy tego co prawda w porządku obrad. Jeżeli Państwo pozwolicie, już jesteśmy radnymi, jest taka propozycja, byśmy złożyli podziękowanie mieszkańcom naszej gminy za udział w wyborach. Na takiej oto kartce, która by się oczywiście również na stronach internetowych ukazała, są wymienione nazwiska według porządku alfabetycznego wszystkich radnych i pod, to źle proszę mi je przyjąć, pod kreską, to znaczy poniżej jest również Andrzeja Ćwieka nazwisko. Czy Państwo wyrażają zgodę? To jest bez głosowania. Czy ktoś nie chce się pod tym podpisać? Nie widzę. To traktujmy jako taki dodatkowy punkt. Jeżeli tak jest zgoda, rozumiem. To takie coś zostanie opublikowane w imieniu wszystkich radnych, w imieniu pana burmistrza, za to, że mieszkańcy gminy Nałęczów wybrali nas radnych. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Państwo, właśnie tak. Nie jest za to, że wybrali nas. Za udział. Za to, że brali udział. Za to, że tak. Za to, że brali udział. Przepraszam. Tak jest. To jest ta mała poprawka, istotna poprawka. Proszę Państwa, zgodnie z przepisami artykułu 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swojego grona oczywiście przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, ponieważ jesteśmy wszyscy, więc to nie jest dla nas w tym momencie istotne, ale istotne jest w świetle tej ustawy. W głosowaniu oczywiście tajnym. Procedura wyborów jest następująca. Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego, powołanie komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie, głosowanie tajne na przygotowanych przez komisję skrutacyjną kartach, które zostaną tutaj dane wszystkim. Czwarty punkt, ogłoszenie wyników głosowania. Piąty, podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego. Uprzejmie proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta. Ja skorzystam z przewodnictwa i pozwolę sobie zaproponować jako kandydata do Rady Miejskiej byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji, z którym pracowałem jako wiceprzewodniczącym. Oczywiście mowa o Jacku Wilku. Pan Jacek Wilk jest osobą ze wszech miar kompetentną. Jest człowiekiem solidnym, rzeczowym i co bardzo istotne, jest człowiekiem kompromisowym. A więc nie mówił żadnych, nie pozwolił sobie, żeby sesja przekształcała się w jakieś utarczki słowne. Jeżeli Państwo przyjmiecie, proponuję do
kandydaturę. Czy kandydat wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Proszę bardzo o zgłaszanie innych kandydatów. Myślę, że nie ma potrzeby zgłaszać więcej kandydatów i możemy głosować jawnie. Nie ma takiej możliwości. Czy jeszcze raz zapytuję, czy są inne kandydatury? Nie widzę. To w takim razie przystępujemy. Brawo. No jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Wybieramy do komisji skrutacyjnej 3 osoby. No to już to, co powiem, jest w zasadzie zbędne, ale winienem wyjaśnić, że żaden członek komisji nie może ubiegać się o funkcję przewodniczącego rady. I proszę o zgłaszanie kandydatów 3 osoby w zupełności wystarczy. Proszę bardzo. Ja chciałbym zgłosić radną Małgorzatę Budko. Dobrze, piszę. Proszę zgłaszać jeszcze, no można więcej, ale myślę, że 2, bo po co więcej, 3 osoby wystarczy. Piszę Małgorzatę Budkowską. Czy zgadza się pani Małgorzata Budkowska? Zgadza się. Dobrze, piszę. Kto następny? Proponuję panią Alicję Kuderską. Pani Alicja Kuderska. Zgadza się pani Kuderska? Dobrze, piszę. Już. Pani Alicja. I trzecią osobę. Kto? 2 pani Małgorzata, tego pana rodzinka. Proszę pana Szczepana. Dobrze, pana Szczepana. Czy zgadza się pan Szczepan? Dobrze. Mamy 3 osobowo komisję. Szczepan. Jest. Wszyscy się wyrazili zgodę. Więc proszę państwa, do komisji skrutacyjnej zgłoszono panią Małgorzatę Budkowską, panią Alicję Kuderską i pana Szczepana Piecha. Kto jest z państwa za przyjęciem tego składu osobowego komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Tak. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Czyli jednogłośnie 15 osób jest za. Stwierdzam, proszę państwa, że komisja skrutacyjna została powołana przy 15 głosach za. No i proszę komisję o ukonstytuowanie się, czyli wyboru przewodniczącego, pani sekretarz, dla państwu kartki do głosowania. Pani Urszula, czy to pani? Nie mam. Jeszcze nie ma. Komisja, jasne. Dobrze. To znaczy czysty papier. O to chodzi. Tak. O to chodzi. Tak. No, trudno byłby drukowany. Oczywiście.